Na tym filmie pokażę, jak można bardzo sprawnie wyznaczyć na podstawie indeksów jednopodstawowych indeksy łańcuchowe. Indeksy jednopodstawowe to są takie indeksy, gdzie gdyby były wartości rzeczywiste, to dzielimy wartość z danego roku przez wartość z roku, który stanowi bazę. A u nas bazą, czyli bazą do porównań, jest rok 2002, dlatego wówczas dla niego indeks na 100% wynosi 1. Nie ma innej możliwości, musi być zawsze ta jedynka. I wartości dla kolejnych lat są podane, to tak jako dane, powiedzmy, traktujemy jako dane wyjściowe, te indeksy mają określone wartości. Każdy z nich interpretujemy jak dane zjawisko w danym roku wzrosło, jeżeli to są kolejne lata, wzrosło lub zmalało w porównaniu do roku bazowego. Jeżeli chcemy na podstawie tych danych dowiedzieć się, jak wyglądał szereg indeksów jedno czy łańcuchowych, czyli takich, w których daną wartość, gdybyśmy były dane indywidualne, byśmy podzielili wartość danego roku przez wartość, która wystąpiła w roku poprzedzającym. Te indeksy tutaj zostały przeze mnie wyznaczone, ale jak to otrzymać na podstawie indeksów jednopodstawowych? No, bardzo szczerze mówiąc, prosto, bo wystarczy wartość z bieżącego roku podzielić przez wartość z roku poprzedniego. Mówimy o wartościach indeksów jednopodstawowych. Jaka by nie byłaby podstawa, to my zawsze wartość z bieżącego roku indeksu jednopodstawowego dzielimy przez wartość indeksu, jaki był rok wcześniej. Jeżeli tą formułkę powtórzymy dla wszystkich kolejnych lat, to za każdym razem wartość indeksu jednopodstawowego o dowolnej podstawie dzielimy przez wartość z roku wcześniejszego. Co to nam daje? Daje nam to, że każdy z indeksów, jaki tutaj powstaje, stanowi wynik porównania tego, jak dane zjawisko w roku na przykład 2009 wzrosło lub zmalało w porównaniu do roku wcześniejszego, bo to są tak zwane indeksy łańcuchowe. I pamiętajmy o tym, że wartość dla pierwszego roku nie jest możliwa do określenia, bo nie wiemy, ile wynosiło zjawisko w indeksach jednopodstawowych dla roku wcześniejszego. Nie mamy tej wartości ani rzeczywistej, ani wartości indeksu jednopodstawowego z roku wcześniejszego niż ten pierwszy, dlatego tutaj tej wartości nie mamy. I to jest charakterystyczne, że często dla na przykład 8 analizowanych lat indeksów łańcuchowych mamy zawsze o 1 mniej niż tych indeksów jednopodstawowych, czyli tyle, co mamy lat, o 1 mniej. I teraz drugi przypadek Wam pokazuję, kiedy teraz rokiem porównania jest jakiś rok w środku badanego okresu. W tym przykładzie jest to rok 2007. I dla tego roku indeks jednopodstawowy wynosi 1, bo to jest jakby wartość z tego roku podzielona przez wartość z tego roku, który stanowi wartość 2007. I każdy kolejny indeks będzie nam mówił o tym, o ile zjawisko było tu akurat wzrosło, ewentualnie tu o ile procent było wyższe lub niższe. No bo jeżeli chcemy porównywać wartość z roku wcześniejszego niż ten bazowy, to możemy tylko powiedzieć, o ile tutaj na przykład, że o 12% wynik na przykład sprzedaży, przynajmniej 1,2% była ta sprzedaż niższa w 2004 roku w porównaniu do tego, co było w 2007 roku. Nie możemy powiedzieć, że dane zjawisko tu spadło o 1,2% w porównaniu do 2007, no bo to musiałaby nastąpić jakaś przerwa w czasie, a nie odwrotnie, bo powinien być najpierw rok, w którym następuje spadek lub wzrost, a potem baza. To jest odwrotnie. Czyli w tym momencie możemy powiedzieć, że tu zjawisko było niższe o 1,2% w danym roku w porównaniu do 2007 roku, a tutaj tylko o 0,3% to zjawisko było niższe w tym roku w porównaniu do tego roku. Tu mogło być wyższe o 1,7% w porównaniu, a tu już możemy mówić o wzroście w 2008 roku w porównaniu do roku 2007. Jednak gdy mamy znowu wyznaczyć indeksy łańcuchowe, gdy rok bazowy nie stanowi rok pierwszy w analizowanym okresie, postępujemy tak samo.
Czyli jak zobaczycie tutaj formułkę, dzielimy wartość indeksu tego bieżącego, jednopodstawowego przez wartość indeksu z roku wcześniejszego. To samo obliczenie wykonujemy dla każdego z lat kolejnych. I jeżeli chodzi dla jednego policzymy, może to być pierwszy czy ostatni, to samą formułkę możemy zastosować dla pozostałych lat.